Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć panią profesor Katarzynę Górak-Sosnowską z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry pani profesor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, miło mi również. Tematem naszej rozmowy będzie pierwszy arabski film, a raczej awantura tak moglibyśmy nazwać to, co się dzieje wokół Netflixa. Pierwszy arabskojęzyczny film wyświetlany właśnie na tej platformie wywołał kontrowersje, między innymi w Egipcie. Dotyczyło to rzekomej niemoralności i podważania tradycyjnych wartości. Pani profesor, co to dzisiaj właściwie znaczy tradycyjne wartości w Egipcie? Ach, aż można by było przejść na nasze podwórko i, i, i tutaj dopiero by się burza rozpoczęła, czym są tradycyjne wartości polskie i jakie należy rozumieć i w jaki sposób bronić, więc myślę, że ten temat w jakiś sposób jest nam taki no nie Nieobce, a przynajmniej możemy jakoś do niego nawiązać. No tutaj chodzi w dużej mierze o wartości związane z rodziną, o wartości związane z małżeństwem, no bo rodzina wiąże się z małżeństwem, wiąże się jeszcze z dziećmi. No i oczywiście musi być to kobieta z mężczyzną. I wszystko, które, co, co w jakiś sposób wykracza poza ten taki właśnie tradycyjny obraz rodziny, o jeszcze najlepiej, żeby tych dzieci było dużo. Tutaj, co prawda, jeżeli chodzi o Egipt, zresztą i inne państwa arabskie, ta dzietność spada, ona jest coraz mniejsza, chociaż i pułap startowy był wysoki, więc nadal jest większa rzecz jasna niż, niż chociażby w Europie. Natomiast no, pojawiają się oczywiście głosy, że różne złe siły czyhają na to, żeby ten tradycyjny właśnie model rodziny egipskiej zniszczyć i zburzyć. No I tutaj byłby to jeden z takich głosów. Ale Egipcjanie trzymają się tych wartości, czy jednak może po cichu oglądają sobie tego Netflixa? Jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy, no, przy 90 milionach ludzi w Egipcie, wiadomo, że będą i tacy, i tacy. Tutaj myślę, że tak samo, jakbyśmy powiedzieli, no, a czy Polacy się trzymają wartości? No, jedni się trzymają mocno, a inni wręcz przeciwnie, a, a pewnie jeszcze jacyś inni robią jeszcze coś innego. Tutaj mimo wszystko pamiętajmy, że Netflix będzie, no, raczej rozrywką dla warstw wyższych, społecznych, no, bo trzeba mieć internet, internet szerokopasmowy jeszcze taki, no nie jakiś tam modem ledwo ciągnący jakieś tam małe kilobajty i trzeba jeszcze wiedzieć jak to obsłużyć. Nawet jeżeli popatrzymy na ten film, no to on również dotyczy jednak klasy wyższej akurat tam libańskiej. To znaczy, to nie jest tak, że, nie wiem, interesuje się nim pospólstwo, albo że, że, że przedstawia tam właśnie jakieś takie osoby z klasy średniej, średniej, niższej, niższej, tylko jednak to są te właśnie em, em, elity jako takie. Natomiast też należy pamiętać, że to nie jest tak, że oto pie, po raz pierwszy Netflix zawitał do świata arabskiego i Arabowie nie wiedzą, co z tym w ogóle zrobić, jak się z tym, w tym odnaleźć, bo przecież wcześniej była kwestia internetu, tutaj em, Arabia Saudyjska przecież przez pewien czas nawet sta Starała się mieć kopie na swoich serwerach wszystkich dostępnych, poprawnych politycznie stron internetowych, żeby je swoim obywatelom dawać, i wszystkie, które były inne, to, to, to tam nie było dostępu. No jest kwestia przecież też z pornografią, chociażby. Też wiadomo, jak tam się do niej dostać, nawet jeżeli oficjalnie nie wypada. I tutaj my się nawet czasami ekscytujemy tym, że tam miasta o największej klikalności słowa porno albo seks, to tam w Kairze akurat wychodzi. No Kair jest duży, więc tutaj nie ma też co demonizować. I ponoć, no nie tylko tam, ale, ale jest to możliwe do obejścia. Więc tutaj, tak naprawdę, jest to pewnie kolejna wersja czegoś, nad czym niektórzy bardziej konserwatywnie może nastawieni osobnicy starają się zapanować, natomiast to, to żyje gdzieś własnym życiem. Pani profesor wspomniała, że ten film Perfect Strangers to. Film dla klasy wyższej, i ta klasa właśnie ma dostęp do internetu, do tego typu platform, chciałaby oglądać tego typu produkcje. No to może właśnie ten film jest dla niej, bo może ta klasa wyższa, bardziej wykształcona, jest bardziej liberalna, może świadoma jakichś zmian, które też dokonują się w świecie arabskim? Myślę, że tak naprawdę jest to film też w dużej mierze dla nas, to znaczy dla świata zachodniego, żeby zobaczyć sobie jakiś taki właśnie bardziej liberalny może obraz y, i taki też chyba współgrający z naszymi być może takimi komediowymi historiami świata arabskiego, bo też pamiętajmy, że to nie jest tak, że nie wiem, y, jest to pierwszy film na Netflixie podejmujący wątki obyczajowo, jakieś tam y, homoseksualno, kochankowo, nie wiadomo jakie. Jeżeli ktoś by chciał sobie taki film obejrzeć, no to Wszelkie zło i demoralizacja na tym Netflixie jest tak samo dostępna, no może z pewnymi, jakimiś tam drobnymi różnicami, taka sama jak u nas. Tutaj cały problem polega na tym, że to jest film swój, czyli arabski, i tutaj właściwie na tym to się głównie skupia, że to nie jest jakiś tam film zachodni, który, no wiadomo, że jest, może być bardziej wyuzdany, bardziej swobodny, obyczajowo, tylko że to zrobili nasi. Oczywiście nasi Libańczycy, w dużej mierze tam są, no jest alkohol, są to rodziny chrześcijańskie, więc no tutaj można by powiedzieć, że nie ma aż takiego przełamania tabu, że tam popijają muzułmanie sami. Natomiast jest to jednak Liban, a nie, nie wiem, Oman chociażby, czy Jemen. Ale no mimo wszystko nasi przeszli na tę samą stronę mocy. I co wypada Europejce, to być może nie do końca wypada jednak Arabce. I tutaj jest cały, cały ból tego filmu. Rozmawiamy o filmie, ale jeszcze nie padło właściwie, o czym ten film jest. Pani profesor jest chyba już po seansie. Ja jestem po seansie, no bo jeżeli mamy rozmawiać o filmie, to byłoby niewłaściwe poprzestanie na, 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 na recenzjach. To znaczy, tak, jeżeli bym miała zrobić mu reklamę, to bym powiedziała, że jest to przełomowy film podejmujący, przełamujący różnego rodzaju tabu w, języku, w, w świecie arabskim. A tabu oczywiście, jak nam się kojarzy, a arabowie i tabu, no to kojarzy nam się sfera seksualności, relacji damsko-męskich i tym podobnych historii. No i tutaj być może już właśnie ktoś się zainteresuje. Interesuje, co to za tabu jest tam przełamywane. A jakbym miała mu zrobić antyreklamę, to jest to generalnie film o tym, że przez półtorej godziny siedzą ludzie przy kolacji, jedzą i oglądają sobie telefony. Czyli tak naprawdę tam się ni nic nie dzieje ponad. Y to co wyświetla się na ekranie. No i jeżeli chodzi o takie już na koniec podsumowanie, o co tam tak naprawdę właśnie w, w czym się zasadza rzecz, mamy kilka rodzin z właśnie tej klasy wyższej, fajnie mieszkających, fajnie ubierających się, par małżeńskich, które przy kolacji stwierdzają, że wszystkie SMS-y, tam czaty, telefony będą wspólnie odbierać i dzięki temu poznają swoje najskrytsze tajemnice. Tak na marginesie zastanawiałam się na samym początku, no ale dlatego no, pewnie komedia się rządzi swoimi prawami. Gdybym ja miała tyle na sumieniu, co te osoby, to bym w życiu się na to nie zgodziła. No ale jakby się nie zgodzili, nie byłoby filmu, więc coś za coś. To tak dla słuchaczy wyjaśniając Myślę, że wielu z nas kojarzy ten film włoski: Dobrze się kłamie w dobrym, miłym towarzystwie. Film, który podbił serca widzów na całym świecie, ma również i swoją polską ekranizację. Bohaterowie siadają sobie przy stole, postanawiają położyć swoje komórki, i to one grają najistotniejszą rolę właściwie przy zabawie, która polega na takiej transparentności w komunikacji. Pani profesor, czy wiemy, kim są twórcy tego filmu? No pojawia się oczywiście nazwisko Nadine Labaki, którą znamy sprzed lat chyba no już ładnych kilku, nie wiem czy nie kilkunastu, z filmu Karmel, który też gdzieś wszedł, może nie do mainstreamowego kina w Polsce, ale jednak się pojawiał. No i tam znowuż ekscytowaliśmy się, tam były z kolei też właśnie historie takie no damsko-męskie i ja pamiętam, no i było znowu Karmel, tam nawiązanie do, do depilacji ciała przez kobiety. Ja pamiętam akurat z tego filmu taką chyba jedną ze scen, która z naszej perspektywy może była taka poważna, Mianowicie jak to jedna z dziewczyn miała wyjść za mąż, w międzyczasie straciła dziewictwo, no i właśnie poszła sobie przywracać błonę dziewiczą na potrzebę ślubu. No i właśnie koleżanka, która z nią tam razem poszła, odebrała w tym czasie tego zabiegu jej telefon, no i powiedziała, że właśnie ta nie może rozmawiać, bo jest u Krawca. Czy chyba to Krawiec był. Więc znowuż, znaczy, to z jednej strony mamy znowu właśnie ten taki klimat nastawienia na relacje damsko-męskie, przełamywanie pewnych sfer, mówienie o pewnych sprawach właśnie za pomocą filmu. Z drugiej, no właśnie mówię, jest to reżyserka, która jest znana myślę, że w Europie też w Polsce. Mamy przecież całą masę filmów no chociażby egipskich, no nie tylko egipskich, które są takimi operami mydlanymi, można by powiedzieć. Takimi filmami, które myślę, że dla nas nie byłyby zrozumiałe, bo albo byłyby ciężkie dostrawienia, takie przepełnione emocjami, konfliktami, rodem z Antygony albo jeszcze bardziej. No i w każdym razie no to jest mniej więcej to, jeżeli chodzi o, o jakby pewien ciąg, w który ten film można by było wpisać. Rozumiem, że aktorzy też spotkali się z jakimś ostracyzmem. Tutaj myślę, że w jakimś pewnie stopniu tak, no bo znowuż mamy aktorkę, która zjęła bieliznę, jakim prawem ona zjęła. Natomiast no to też wiadomo, że są to, no to jest jednak Liban. Czyli i, i to są aktorzy, którzy no jednak wiedzieli, na co się piszą. Znaczy tutaj myślę, że ta burza jest... W jakimś tam stopniu w szklance wody, raczej, no nie wiem, no nie będzie im groziła jakaś tam specjalna, nie wiem, jakaś, jakaś forma ostracyzmu społecznego. No po prostu to się zadziało. To jest, nie wiem, znowuż mi się inny taki film, który znamy, myślę, że z, z jakiegoś czasu sprzed, dziewczynka w trampkach. z kolei produkcja bodajże saudyjsko-niemiecko, jeszcze jakaś. No i tutaj z kolei zastanawialiśmy się, jejku, po prostu e, Arabia Saudyjska i kobieta się pokazuje bez włosów, e, przepraszam, bez włosów, właśnie z włosami. Widzimy ją tam oczywiście w Przestrzeni domowej i co się będzie działo, albo o jejku. Dziewczynka recytuje Koran po to, żeby zarobić na rower i w ogóle jeździ na tym rowerze, o jejku, co się wydarzy. No nie wydarzyło się nic specjalnego, to mimo wszystko myślę, że jest w jakiś sposób komponowane. To znaczy, mimo wszystko i aktorzy, i reżyserzy takiego filmu wiedzą, na co się piszą, wiedzą, w jakim regionie żyją i są w stanie jakoś tam w miarę sensownie balansować. Chociaż faktem jest, że jak rozpoczęłam właśnie oglądanie tego filmu i widzę od razu na Uwaga, wulgarny język, uwaga, w ogóle jakieś sceny niemoralne, no to zacząłem się zastanawiać, jej, co tam się wydarzy. No a tam, no właśnie, siedzieli przy stole i jedli jedzenie. Pojawiały się też komentarze polityczne, jeżeli chodzi o członków egipskiego parlamentu, słowo takiej destabilizacji krajów arabskich przez wrogów, jak reagowali politycy na Bliskim Wschodzie? Nie mam pojęcia szczerze mówiąc. To może najwyżej Pan powiedzieć, jak zareagowali. Ja ja się mogę jakoś tam do tego odnieść, znaczy, już nawet wiem, w którą stronę się odniosę, tylko mówię jeszcze, że mogę. Nie wiem. To może nieco inaczej umia ten problem. I było takie w Polsce nawet popularne hasło: Tej siły już nie powstrzymacie. No i może warto je w pewien sposób przenieść na świat bliskowschodni. Jeżeli chodzi o te trendy obyczajowe, to jest coś, do czego rzeczywiście świat arabski jest zmuszony. Nie ma innej drogi. Świat arabski będzie się zmieniał i nadal się zmienia. Właśnie my nie mamy już na to wpływu. Ale on się myślę, że cały czas zmienia, może nie tak szybko, jak my byśmy chcieli, no bo tutaj znowuż właśnie hardkorowy przykład na no, Arabia Saudyjska i nasze narzekanie, że kobiety nie mogły tyle lat prowadzić samochodu. Jakby to była najważniejsza absolutnie sprawa, jeżeli chodzi o prawa kobiet i dlaczego one nie mogą i jakim prawem. Więc myślę, że dla nas to zawsze będzie za mało, natomiast te zmiany niewątpliwie zachodzą, ja pamiętam jeszcze z lat chyba w 90., bardzo dawno temu, jak to właśnie jeden z m, kulturoznawców zajmujących się światem arabskim powiedział, właśnie bardzo fajne, że takie zdanie, że dla świata arabskiego kulturowo nie jest zagrożeniem Jezus, tylko Madonna. No i oczywiście no, Madonna, ta, która śpiewa, rzecz jasna, czyli ta właśnie zachodnia kultura popularna. Zachodnia kultura popularna, która gdzieś tam przenika, która tworzy takie poczucie dysonansu, że no my tutaj jednak mimo wszystko funkcjonujemy w pewnych ramach takich właśnie tradycji, no a gdzie indziej można bardziej, można lepiej, to działa gdzieś na wyobraźnie, No ale dalej na to nałóżmy jednak przemiany, no właśnie chociażby społeczne, związane z tym, że zwiększył się bardzo mocno w świecie arabskim ogółem na przykład wiek wstępowania, zawierania związku małżeńskiego. Tunezyjczyk, Libijczyk, Algierczyk będzie czekał ponad, znaczy no będzie miał ponad 30 lat w momencie zawarcia pierwszego związku małżeńskiego, kobieta nie będzie wiele młodsza. No więc pojawia się pytanie, co oni robią do tego czasu. No, trudna sprawa tak naprawdę. Więc albo czekają grzecznie, albo próbują gdzieś coś w międzyczasie zdziałać innego. Mamy w Egipcie właśnie chociażby no kwestie tych małżeństw, takich urfi wynikających z prawa zwyczajowego. Właśnie młodzi ludzie, którzy nie, nie są w stanie, mężczyzna przede wszystkim, zarobić na ten dar ślubny dla kobiety, na ten posag, no starają się rozwiązać sprawę w jakiś inny sposób. Oczywiście zazwyczaj, wychodzi na tym gorzej kobieta, zresztą w tym filmie również kobieta gorzej wychodzi. I do tego wszystkiego jeszcze mamy wątek polityczny. Zagaduje Pana Ale, ale on jest dosyć, on, on się też powtarza tak naprawdę. Oto jeżeli mamy jakiekolwiek problemy głębsze w, w kraju, zawsze możemy zrzucić winę na zepsucie moralne. No i tutaj znowuż też była taka dosyć głośna akcja najazdu, aresztowań gejów z pewnego klubu, co do którego właśnie w Egipcie było wiadomo, że tam są, tam są po prostu, tam, tam jest taki klub, no może nie LGBT, ale można tam gejów różnych spotkać. No i to się zbiegło z kryzysem ekonomicznym, zarzucono tam tym gejom czcicie, czczenie w ogóle szatana, jakieś w ogóle no, niesamowite rzeczy, satanizmy, w ogóle prawie czarnym, orgie, libacje, wszystko co się działo. Pogadano, pogadano, popisano na ten temat, jakie to niemoralne popisano, sprawa ucichła, wentyl bezpieczeństwa zadziałał, wszystko jest dobrze, więc tutaj generalnie te sprawy, właśnie obyczajowe, bywają wykorzystywane jako taki element na odwrócenie no, z uwagi od czegoś innego. Pani profesor, oficjalnie mamy siły polityczne rządzące, którzy będą krytykować tą progresywną politykę Netflixa, będą bronić tradycyjnych wartości. Ale czy w krajach arabskich jest jakaś reprezentacja polityczna, nazwijmy to, liberałów, którzy chętnie protestowaliby przeciwko takiej formie cenzury? Czy oni też na grucie politycznym mają swoją reprezentację? na gruncie politycznym reprezentacja liberalnych wartości artystycznych. Hmm, to, to by był dosyć duży, myślę, że galimatias. To znaczy tak, biorąc pod uwagę, że mimo wszystko państwa arabskie poza Zatoką Perską mają zdecydowanie poważniejsze problemy na głowie, ekonomiczne przede wszystkim, no przecież ten sam Liban, z którego pochodzą te piękne wnętrza i te ładne samochody i ci ładni wszyscy aktorzy tacy, no widać, że, 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 że zamożni, no przecież dopiero co znajdował się z kraju bankructwa. Więc z tego punktu widzenia myślę, że te inne sprawy są bardziej istotne. Natomiast te głosy za liberalizacją, za swobodą wyrażania poglądów, za swobodą wyrażania takich właśnie no, myśli artystycznej, znajdują gdzieś znacznie większe poparcie wśród diaspory arabskiej, szeroko rozumianej. Czyli jeżeli chcemy sobie znaleźć nie wiem, jakąś progresywną sztukę e, egipską, no nie są Arabami, Irańczycy, no ale to tu Tutaj aż się prosi, właśnie, powiedzenie o przykładzie Iranu, to bardzo często te osoby, które nie pasują do tych ramek lokalnych, po prostu lądują gdzieś, przenoszą się na zachód, stamtąd tworzą. I są to naprawdę często dzieła, no takie bardzo, bardzo ciekawe, porywające, czasami wręcz można by powiedzieć, że obrazy burcze. Tylko znowuż, no, zależy na kogo się trafi i zależy, kto to coś będzie interpretował i akurat powie, że to jest, nie wiem, niewłaściwe, czy niedobre, czy, czy jakiś tam inne. No bo znowuż, jeżeli chodzi chociażby o kinematografię Egiptu, to cóż to, to, dwie dekady temu był chociażby taki też bardzo głośny film komediowy, wewnętrzny, nie, 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 nie był przetłumaczony, myślę, że to, znaczy w Polsce to by w ogóle był niedostępny, nie, 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 nie ale taki dosyć głośny, nazywał się Luński Eksperyment bodajże. Ach, to była dopiero wartka akcja, mianowicie ministra, ministra byśmy powiedzieli chyba już teraz po kobieta minister, do spraw młodzieży z Danii przyjechała do swojego odpowiednika z Egiptu uczyć go, jak należy tamtą młodzieżą zarządzać. No i tak się złożyło, że zamieszkała u niego w domu, on mieszkał z bodajże czterema synami w takim wieku w sam raz, no i ta pani minister to była taka e, z dużym dekoltem blondynka wymalowana za szponami zamiast paznokci, no i był konflikt kulturowy. Między innymi ona opalała się u niego w bikini na, w ogrodzie, co spowodowało, że wszyscy mężczyźni naokoło obtoczyli ten, 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 te właśnie jego wille. No bo on w willi mieszka, jak na ministra przystało, wiadomo, musi mieć jakiś tam status. No i tutaj na przykład bardzo dużo rozmawiano na temat, właśnie, czy też na artykuły naukowe powstawały na temat tutaj właśnie takiej sceny, kiedy on przychodzi do niej i mówi: Słuchaj, ale ty się jednak powinnaś zakryć, no bo tu jesteśmy właśnie ludźmi tradycji. Na no, i wiesz, no u nas się tak nie rozbiera. No, a ona mu na to powiedziała: No, tutaj słuchaj, jest płyn do op tego opalania weźmie nasmaruj. No i podobno tam, jak on jej po plecach jeździł ręką, to jest paralela całego Egiptu, że tam bardziej, tam gdzieś w zakamarku górnego Nilu tam pomacał, ale chodzi mi tutaj po prostu o to, że na tamte czasy być może właśnie taki kostium kąpielowy, on oczywiście był obudowany, no to byłoby, nie wiem, jakąś obrazą moralną majestatu, a tymczasem ten film całkiem dobrze przeszedł, nic się tam specjalnie nie wydarzyło, natomiast tutaj być może, no wypada mówić o filmie, który łamie jakieś tam tabu moralne, no bo wypada po prostu od czasu do czasu, no nie wiem, zareagować na coś. Tutaj jeszcze zaraz panu dam, przepraszam, dam panu zaraz powiedzieć, ale to jest mniej więcej, nie, to jest, to znaczy tak teraz też się zastanawiam to jest mniej więcej tak, jak od czasu do czasu świat islamu, czy też muzułmanie niektórzy burzą się na różne przykłady krytyki muzułmanów, czy też krytyki islamu. No i na przykład na karykatury Mahometa, czy tam na film ten Submission Van Hocha, to była wielka obraza, szatańskie wersety, a równolegle jest ileś innych przykładów gorszych, przepraszam zdecydowanie, gdzie w ten, ten islam po prostu wali się bez żadnego opamiętania i nic, nic się nie dzieje. No wystarczy sobie w Google Images wpisać słowo islam i zobaczyć, jakie, jakie tam nam obrazki wyjdą. No one za miejscami są dosyć mocno krwawe i nieprzyjazne. Czyli chodzi mi tutaj po prostu o to, że na niektóre rzeczy jest reakcja, na niektóre inne podobne reakcji nie ma. Czy zatem świat arabski to świat hipokryzji? Ja bym powiedziała, znaczy hipokryzję łatwo zarzucić, myślę, że w różnym... Ach, pan się nawet już uśmiecha, co, co najmniej jakby pan wiedział, co ja mam na myśli. Ja nic nie powiedziałam, ale tak czy inaczej hipokryzję myślę, że można, możemy sobie wzajemnie zarzucać. Natomiast myślę, że to jest świat, który z jednej strony jest bardzo mocno pod presją zachodnią, no bo my patrzymy o jejku. Tam się po prostu wydarza, wydarzają się takie właśnie oto moralne sprawy i patrzymy im, na, znaczy, patrzymy im trochę, myślę, że na ręce i to jest takie trochę samo napędzające się. No, chociażby wątek, przecież, um, chociażby homoseksualizmu jako takiego, pojawiał się w serialach egipskich wcześniej. To nie było tak, że go nie było. Tylko on się pojawiał na, na, na tamtejszych zasadach. To znaczy, tam było zazwyczaj tak, że ten gej miał y, skrzywione dzieciństwo, coś tam mu się złego stało. Dlatego on się zrobił, stał się gejem, ale potem poszedł do meczetu i po rozmowie z imamem zazwyczaj już lądował pod koniec serialu z, z żoną i z dziećmi. No i tak. I to było takie podejście do tematu na warunkach tych lokalnych, że w ogóle się już o tym zaczęło mówić, no to, 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 to była pewnego rodzaju nowość. Natomiast no w taki sposób trochę delikatnie mówiąc, wypaczony, no to to są te warunki lokalne. I być może, gdyby nie było właśnie tego naszego takiego patrzenia z góry, no bo my patrzymy z góry i cały czas mówimy, oni nie są. Są liberalni, oni są zacofani, oni tam po prostu łamią prawa człowieka, no łamią tak. Ale być może, gdyby nie było tego naszego takiego rozliczania. I tego poczucia zagrożenia z drugiej strony, właśnie tą kulturą popularną, to być może te procesy zachodziłyby jakoś prościej w miarę. Tylko oczywiście ja spekuluję, no bo jakby na to nie patrzeć, jednak no jest ewidentna dominacja zachodniej popkultury, zachodniego właśnie takiego rozliczania, które niewątpliwie sprawia, że no trudno by sobie było wyobrazić, co by było, gdyby. Nawet Arabia Saudyjska przecież, mimo wszystko, stopniowo się otwiera. Mamy teraz mieć już takie, na przykład, chociażby fery, kurorty hotelowe, które miałyby funkcjonować, wyjęte jakby spod tego prawa oficjalnego saudyjskiego, restrykcyjnego. Natomiast to się mimo wszystko stara dziać na ich zasadach, a nie na takich, jak my byśmy chcieli, bo czasami to, co my byśmy chcieli, no wręcz jest kłopotliwe, no niewykonalne. Tutaj znowuż no, działały w latach 90., na przełomie tysiącleci, na przykład, Organizacje LGBT na Bliskim Wschodzie. No i co one mówiły? Drodzy geje bliskowschodni, idźcie i zróbcie kamień out w rodzinie, zobaczycie, że będzie dobrze. No, i ludzie szli, robili te outy, rodziny ich wyrzucały z domów. No, nie da się pewnych rzeczy jeden do jednego przełożyć, bo efekt będzie właśnie taki. No, nie taki jak trzeba, to będzie gdzieś zaburzone, no nie po kolei i nie tak. Pozwolę sobie na taką prywatną opinię, bo też jestem katolikiem, a sięgam często, albo przynajmniej staram się po kulturę chrześcijańską, treści, które powinny być mi nieco bliższe, i przyznam, że. Ubolewam nad jakością tych produkcji. Kiedy myślę o filmie, powiedzmy, to nazwijmy to patriotycznym, to już mnie po prostu ciary przychodzą, bo przekonałem się wielokrotnie, że no te produkcje są na dosyć niskim poziomie. Mam świadomość tego, że świat ten tradycyjny ma problem z jakością. To znaczy, sam uważam, że kino chrześcijańskie nie jest do oglądania. Mamy kilka produkcji od protestantów, ale no one też jakoś nie zbudzają mojej radości. Może w świecie arabskim jest podobnie, może ta kultura arabska, może też nie chodzi o tylko o świat arabski, to nie jest coś atrakcyjnego, przecież świat się zmienia. Nie wiem, czy też dobrze rozumie pani profesor, moje pytanie. Ja się teraz zastanawiam, no bo tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że właściwie no w mniejszym, w mniejszym stopniu jest, byłoby to problematyczne właśnie jeżeli chodzi o świat arabski szeroko rozumiany, no bo tam jednak ta religia znacznie bardziej jest elementem życia społecznego, codziennego. Więc w tym sensie no nie ma tego problemu. To znaczy jeżeli już coś się dzieje, no to raczej powstają jakieś produkcje przeciwstawiające się tym tradycyjnym właśnie wartościom, więc tutaj myślę, że jest problem z głowy. No a my chyba myślę, że tak naprawdę do czynienia z dwoma takimi podgatunkami, powiedzmy tych produkcji. No jedna to jest właśnie ta taka mainstreamowa, bardzo popularna dla y, głównie pani domu, które sobie gdzieś siedzą i oglądają różnego rodzaju seriale. To są właśnie te takie no naprawdę, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, no bo mówię, człowiek widzi, że tam Kipi od tych dylematów moralnych i od tych właśnie emocji. Ten bohater zazwyczaj nie wie, co ma zrobić ze sobą, i wszystko, co zrobi, to widać gołym okiem, że będzie nie takie jak trzeba. I, i, i to jest naprawdę bardzo, bardzo takie no, ciekawe doświadczenie. Przy czym to są głównie produkcje po prostu po arabsku i, i, i tyle. No i z drugiej strony, właśnie dostosowywanie się ty, ty, tych produkcji, no tak pod kątem. Tego, no, zachodniego odbiorcy, ja bym mimo wszystko powiedziała. To jest chyba mniej więcej, tak samo, jak nie wiem, spytać Polaka, jaką zna muzykę arabską, i powie, że zna Habibi, Habibi. No i tymczasem Habibi Habibi, takie właśnie w rytm disco, no to jest. Y coś co powstało właśnie jako taki łącznik między naszą kulturą a tamtą tymczasem właśnie jeżeli gdzieś nie wiemy udamy się głębiej w, na ulicy Kairu no to będziemy mieć taką tą klasyczną tradycyjną muzykę arabską która z tym właśnie umpa umpa która gdzieś tam się do nas przedostało niewiele nie, nie ma wspólnego ale mimo wszystko myślę, że też to, że jest to takie tarcie pomiędzy właśnie tymi wartościami konserwatywnymi bardziej liberalnymi sprawia też, że my się chyba bardziej interesujemy Tamtą, tamtą częścią świata. Nawet jeżeli interesuje nas to, co, co w jakiś sposób no, jest kontrowersyjne, czy właśnie jakoś tam przebijające się przez te takie wartości tradycyjne. Jest to myślę, że. Ciekawe, to znaczy jak długo obserwujemy, staramy się może w mniejszym stopniu wartościować, czy jeszcze gorzej narzucać, no bo to, to, to nie ma tutaj nic chyba gorszego niż narzucanie. Mnie akurat ciekawi kino izraelskie, filmy o Izraelu, i w tym przypadku jest kilka produkcji, które jednocześnie pokazują ten świat żydowski w dosyć konserwatywnym wydaniu, ale to, są filmy, ale to są filmy miłe dla oka. Izrael też się ciekawie sprzedaje. Przyznam, że no, w przypadku Izraela no, to ma takie produkcje, których moglibyśmy pozazdrościć i jednocześnie, które są nawet takie takie prozachodnie. I tutaj jeszcze warto dodać wątek rywalizacji egipsko-zatokowej. O ile zawsze tym, właśnie centrum kultury tradycyjnie, to był Egipt i, i dialekt egipski najpiękniejszy na świecie, i te wszystkie filmy, właśnie w tymże dialekcie. No to jednak mamy coraz większą dominację, no właśnie tych, którzy dają pieniądze. No i skoro dają pieniądze, no to di dialekt bardziej zatokowy, sceny takie bardziej w, w, w te klimaty zatokowe wchodzące. No więc tutaj też coś się zmienia i być może za jakiś czas, ten właśnie piękny film, to będzie pochodził gdzieś będzie produkcja saudyjska. I to nie taka saudyjska, jak nam się kojarzyło jejku, jaka to będzie nuda pustynia i, i sokoły latające, tylko no, coś, co będzie takie znowu zachaczające, zaciekawiające gdzieś tego widza zachodniego. A jak to oni tam mają, a jak to tam jest? To czy w takim razie świat arabski chętnie inwestuje w kinematografię? Niezależnie od tego, co robi Netflix? Jak najbardziej. To znaczy z jednej strony może być to na zasadzie właśnie przeciwdziałania czy też przeciwstawiania się no właśnie tym takim trendom konserwatywnym. Są to też oczywiście te produkcje, które powstają po to, żeby je oglądać na przykład w czasie ramadanu zazwyczaj premiery nowych tam seriali czy tam nowych serii w ramach tych seriali będą, no bo to wiadomo, że się po prostu ogląda, tego jest bardzo dużo i, i, i jest to bardzo popularne. No i właśnie w ramach też tej dominacji jako noźnika takiej właśnie kultury popularnej rywalizacja zatokowo-egipska, libańsko-zatokowa, to się wszystko tam niewątpliwie no jakoś tam no, mieli, czy też przenika wzajemnie. A pani profesor lubi sięgać po to kino? Szczerze mówiąc, umiarkowanie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że arabistką nie jestem, więc mam dostęp do tego, co jest no już wiadomo, że przetworzone, wytworzone na rynek ten właśnie zagraniczny, zachodni. Omija mnie może niższej jakości ciekawa właśnie ta część tego, co się dzieje tam lokalnie, o czym mogę się w dużej mierze dowiadywać, no chociażby z jakichś tam opracowań naukowych. Ale jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawe czasami nawet się staram obejrzeć sobie coś yy, na zasadzie takiej, co jestem w stanie zrozumieć, bo myślę, że tak naprawdę to nam pokazuje jakiś taki właśnie bardziej prawdziwy obraz tego, co tam, tego co się dzieje. Zresztą myślę, że też no możemy, nie wiem, porównać sobie jakiś polski serial taki z mainstreamowej telewizji z jakąś wy bardziej wyrafinowaną produkcją z Netflixa, no i to chyba jednak będą inne obrazy, no, ale znowu zależnie pewnie od tego, co co nas akurat interesuje. No i są jeszcze oczywiście chociaż tu już może wykraczyłam poza świat arabski, ale bardzo fajne i poza Netflixa. Takie ciekawe produkcje, zupełnie gdzieś bijące w poprzek tych wartości tradycyjnych muzułmańskich. Wstawiłam właśnie na czat We, We Are Lady Parts, czyli na no w ogóle poza Netflixem serial o muzułmankach właściwie takiej grupie pankowej muzułmańskiej, łącznie z jedną kobietą całkowicie zakrytą. No, mamy taką cool, też właściwie takie muzułmańskie muzułmański punk. No to wiadomo, że jest to gdzieś no, takim ekscesem pojawiającym się na obrzeżach świata muzułmańskiego, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Ale mimo wszystko też to pokazuje, jak bardzo można przekształcić, jak dużo można wyciągnąć właśnie z takiej kultury muzułmańskiej co może się znowu też częściej nie podobać, ale znowu ten We Are Lady Parts, myślę, że jakoś tam specjalnie ten serial nie wzbudził aż takiego zamętu, jak mógłby biorąc pod uwagę, co tam się dzieje. To też nasza rozmowa tak się wpisuje w myśl doktoratu pani profesor Świat Arabski wobec globalizacji. Ach tak, i to wtedy jeszcze w 2007 bodajże to jeszcze było bardzo, bardzo takie, no nie powiem, że od, no, no, no dobra, na rynek polski w miarę odkrywcze, natomiast miałam dosyć duży problem, który wiązał się z tym, że z jednej strony właśnie te te badania nad globalizacją były takie rozwinięte i tutaj w ogóle Bauman i nie tylko. I z drugiej strony, właśnie ta, te przełożenie tych naszych kategorii pojęciowych dotyczących globalizacji na grunt y, m, arabski, no to w zasadzie było no, nie do zrobienia. To znaczy, tutaj była jedna wielka dziura taka koncepcyjna y, i z tego punktu widzenia było to dosyć trudne. Film Netflixa skandalam w Egipcie. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była pani profesor Katarzyna Górak-Sosnowska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH w Warszawie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia!